Parabolizacja, 29 października 2017, gdzieś w Holandii. Rozdarczy ducha na części wiele, w pezu nieczyste istoty. Wiesz, że gdzieś dzwonisz, w którym kościele nie odróżniasz zła od chłod. Jak niekończące się bezkresne fale przymierzasz na potkane światy. Próbujesz gdzieś uciec, gdzieś jak najdalej. Jeszcze nie spojrzysz tam martwych świat. Więc na spontanie próbujesz coś zdziałać, nie wiedząc dobrze co czynisz. Patrząc na lochy, widzisz tam pałac w rozkwitłym ogrodzie. Nie ma brzoskwini, jak rozpędzony po niebie żaglowiec. Toniesz w suchym jeziorze, choć nie masz skrzydeł, latasz jak szybowiec. Jednakże kończysz w zimnym bajorze. Nie wyciesz wszystkich swoich upadków, zgubi cię to rachowanie. Ciąży ci wielka kotwica na statku i kontroluje twoje zachowanie. Jak Felix z popiołu wciąż wstajesz na nowo, sam nie wiesz, czy ma to sens większy. Unosisz się z gleby i rozglądasz w koło. Coraz więcej tych węży. Jest młode dziecię, urwało łeb w hydrze, a zdało się takie bezbronne. Szukać masz tam, gdzie nie ktoś się wydrze. Milczenie to złoto koronne. No jednak jest wszystko stracone. Nie wika, rozkaż się ktoś byś chciał z tego. Nadzieja zawsze umiera ostatnia, więc trzyma na garda. Lecił mój zbroję kolego. A gdyby zdarzyło ci się te żywe, taka sytuacja. Dokładnie taka. Zima styczniowa gdzieś w Amsterdamie. Stoisz pod mostem w noc zimną, bezdomny, całkiem samotny i w obcym państwie, a w głowie tylko te głosy, które ci każą, że masz nie skakać. Tak bardzo chciałbyś się tylko ich pozbyć. Próbujesz jakoś dotrwać do rana, co jeden z głową pełną swych lęków. O czym niestety wtedy ty nie wiesz, nie masz pojęcia, co to za głosy. Obcowany jak fałszu prawdziwych, nie masz z kim o tym pogadać, zresztą nie chcesz. Sam sobie zawsze z sobą radziłeś, choć zawsze był ktoś, kto mógł ci pomóc. Gdy dojdzie do ciebie, że nie ma ratunku, zadzwoń wtedy do mamy. Essa!